to myślę, że się weźmiemy za tego druida. Dlaczego by nie? Na druidzie chcemy zrobić już takie podejście pod ten 500 level, jeżeli chodzi o ekwipunek. W tym momencie już mi tutaj, jak widzicie, dają itemki po 100 statystyk. Tak samo tu pamiętam, że chyba broń mi poleciała wczoraj. Dokładnie, broń mi daje 170 średnich. Ja na druidzie już się nie przebierałem, nie wiem ile, no kilka miesięcy na pewno. Także możemy się tu poprzebierać, może jakieś pachołki delikatnie poprzebieramy dzisiaj. I na pewno te procenciki nam się zwiększą na lochy, jak już będziemy chcieli ten 500 na odcinku dobijać i po prostu kończyć przygodę z tym druidem. Myślę, że to będzie git. To możemy powrzucać do kotła na razie, to możemy wyrzucić. I okej, możemy jeszcze sprawdzić, ja mam tą maskę kota, sprawdzimy jeszcze procenty na tym druidzie. Na tym druidzie, jak się teraz przebierzemy, to te dwa levelki na jakimś 4,98 myślę, że będę nagrywał ten odcinek. W sensie dobijał 500 i kończył po prostu. Także to może być, no raczej łatwe po dzisiejszym przebraniu. Ale dobra, na razie jakie mamy procenty? Na szkołę magii tutaj w mroku oczywiście wszystko, bo światło zamknięte. Mamy niecałe 5%, więc na to sporo. Na Cerbera mamy 1,33, na Hemoridor mamy 1,06. Na 13 piętro mamy 0,37 i na nordyckich bogów mamy 0,29. Ten jest not possible i ten jest not possible. Także tak to wygląda przed przebraniem. Dobra. To co? To chyba ogarniamy. Ja tutaj maksy oczywiście mam. U pachołków tak samo. Tylko no tutaj najgorsze jest to, że te itemy są stare. Może zacznę od gabinetu magii, to będzie szybciej. Na pewno pachołkom będę chciał bronię wymienić głównie. Tu raczej innych itemków nie będę, bo nie ma co. O, trinket mam akurat nowy w miarę. Ale dobra, no jak poleciał, to też wezmę. I jeszcze nam potrzeba w takim razie wisiorek, żeby poleciał. Gabinet magii jest zawsze przyjemny do przebierania, bo zawsze szybko leci to. Dopiero w zbrojowni się robi problem. Siemanko Shizu. Próbuję dodać e-mail do konta i czekam na weryfikację miesiąc, a jak napisałem do supportu, to nie odpisują. Czy da się to jakoś ogarnąć? Nie wiem, no jak ci nie odpisali od miesiąca, to spróbuj napisać jeszcze raz. A dostałeś w ogóle potwierdzenie na maila, że tam twój ticket został przyjęty i tam ten kod ticketu? W sensie ten numer zgłoszenia po prostu? Bo to przeważnie dochodzi, w sensie odsyłają ci jako automatyczną wiadomość tam po około pół godziny, jak napiszesz zgłoszenie. A jak ci coś takiego nie przyszło, no to nie ma co się dziwić. Support przeważnie odpisuje tam no, do 3 dni maksymalnie, ale no wiadomo, jak jest weekend, to w weekendy raczej nie odpisują. Rzadko to się zdarza, ale tak na tygodniu to 2 dni max i masz z powrotem odpowiedź. No nie mam. No to widocznie może jakiegoś maila złego podałeś albo coś. Jak nie dostałeś potwierdzenia, że twój ticket do nich doszedł, to nie ma co się dziwić, że nie odpisuję. Kurde no, powiedziałem, że się łatwo w gabinecie przebieramy, tu w ogóle wisiorka nie możemy dostać. Pewnie Sok Bredes. To jest przywilej subskrybentów. No tak, tak, bo ja powiedziałem, że... O, nareszcie. Że przeważnie nie odpisują, ale zdarza się, że w weekendy też. Zależy od szczęścia. Ale no jednak trzeba się liczyć z tym, że jak napiszesz do nich na przykład w sobotę, to raczej ci odpiszą dopiero w poniedziałek. Chyba, że tak jak mówię, masz farta akurat. Dobra. Te itemki będę musiał po razy 15 poulepszać, ale to już na koniec znowu zrobimy. Tu mogę do kibla cokolwiek wrzucić, żeby już mieć na dzisiaj z głowy. Dobra, i teraz zbrojownia. I teraz tak, tą brońkę to ja bym od razu wrzucił na Magusia, co mi poleciała wczoraj.
bo ona mu daje 301, jak widzicie, średnich. Także tu w ogóle nie ma co się zastanawiać, tylko runkę wymienimy. To jest ta. Tu potem poulepszam, tak jak mówię. Tu mam jeszcze jakąś broń też niezłą, w sensie ona nie ma jakiegoś wybitnego rozrzutu i dla siebie jej raczej bym nie chciał, ale bardzo możliwe, że ją damy komuś. Tylko muszę do kibla wrzucić. Jest coś dla Kunegundy. Plus 103, rozrzut też niezły. Także okej. Jeszcze dla wojownika ewentualnie, jak nam coś poleci. Tu jest 60, tu jest 60, dobra, wszystko śmiga, okej. I lecimy teraz tą zbrojownię. Którą mam kopalnię na tym druidzie? 88. Tak coś pamiętałem właśnie. Czy wrzuciłem item ulepszony razy 15 do kibla? Owszem, wrzuciłem. Dlatego, że tylko bronie z kibla ulepszone nie oddają surek, a wszystkie inne itemy oddają. Nie wiem już ile razy to powtarzałem. Ale no chyba muszę w dalszym ciągu przypominać. Bo już mi pisali w odcinku z Barda. Co za debil, wrzucał itemy z kibla, w sensie rozmontowywuje, traci surowce. Tak mnie irytują takie komentarze zawsze, no ale trudno. Dobra, to będę kupował i tak do kibla jeszcze. No a będę chciał, żeby mi dawały pancerz na plus te itemy, więc jak dają na minus to olewam. O! Kurde no! Ulepsz na pachołku razy 2, jak będę sprawdzał procenty to ulepszę, spokojnie, na razie chcę się poprzebierać. Ty, no i się zastanawiam, kupię tą broń. A, ja tu w ogóle jeszcze może oddam do wiedźmy, bo powinno coś jeszcze być, nie? Dokładnie. Pyk, pyk, pyk i tu mam jeszcze wisiorki. To porobimy tak. Tak. Dobra, i na razie tyle. Bo rozrzut nie jest taki, jaki bym chciał. No chciałbym, żeby ten górny był chociaż plus 4000. Ale jak nie poleci nic lepszego, to ją weźmiemy, bo nie jest wcale taki zły bardzo. Ale dobra, szukam na razie. Nie no, nie hejterek. Nie każdy musi wszystko wiedzieć. Ale wiesz, normalnie jak ludzie czegoś nie wiedzą, to się pytają, a jak ktoś od razu z takim tonem pisze, że o, Jezu, jaki debil. Co on robi? To od razu się odechciewa dyskutować. W sensie nie mówię, że Sokbredes tak napisał. Bardziej mi chodzi o te komentarze, co tam były pod tym filmem z Barda. No, Mount, jeżeli dla ciebie jest ważny level, to tak 480-485, coś takiego. Dobra, pasek bardzo fajny. Bierzemy go. Tu jeszcze wiadomo, jak codziennie będę wrzucał jakiś itemek do kibla, to jeszcze tym pachołkom coś tam pozmieniamy. Ale ja nigdy nie jestem fanem takiego umyślnego przebierania pachołków. Ja zawsze to robię jakoś tak przypadkiem. Jak tam coś poleci z lochów albo wiecie. Bo to naprawdę dużo grzyba na to idzie. O, faktycznie tak to działa, że od razu można zrobić ten. Nawet nie wiedziałem, ale to jest takie nieintuicyjne jak dla mnie. Kurde, szkoda tego pancerza, bardzo dużo na minus. Ale dobra, dwa itemki już wymienione. Jeszcze nam pozostają trzy. Plus ewentualnie ta broń. No i ta broń już ma 3900 górnego. Kurwa, i dla zwiadowcy. No ale wymienię, bo rozrzut lepszy. Dlatego nie chcę ich ulepszać jeszcze, bo ja tu będę jeszcze pewnie wymieniał. No liczyłem, że dla wojownika poleci. Ty, ale w sumie to mogłem tą oddać, a tamtą zostawić. No właśnie. Mądry neutral. Standardowo, ale spokojnie. Zrobiłem to dlatego, że mi poleci jakaś z rozrzutem górnym 4500, ja to wiem. Dlatego to mogę wymienić, bo mało pancerza na minus, prawie tyle co nic. I runki nie muszę zamieniać. Dlatego specjalnie tego nie robiłem. Wszystko jest ustalone. Kappa. To też mi dużo pancerza nie zabiera. Także mogę też wymienić.
Tam i tak dostaliśmy sporo na plus. Dobra, czyli co? Czy jeszcze rękawice ewentualnie by zostały? Cianko poręba. No i to nam daje na plus, ale no już nie będę dla 150 pancerza znowu kombinował, nie ma sensu. Ty, ale w sumie czemu ja tego nie kupuję, to jest pytanie. Jak coś poleci na 3 staty. Co polecasz robić na level na berserku na free to play? Nie rozumiem pytania. To co wszyscy inni, lochy, misje. Kurwa madzi, i taka broń, zobaczcie, 450 górny. I to nam musiało polecieć na wszystkie staty. O, i znowu dlatego. No nic. Jeszcze jakby chociaż dla Woja poleciała, to by był jakiś pożytek z niej. Rękawice, ale dużo pancerza na minus, niestety. Byłeś w porębie nieraz? Poręba, jak się do tego odniesiesz, że kolega był w tobie? Znaczy w sensie w porębie. No nie, no i znowu dla zwiada. Ja pierdolę. No nic, no szukamy dalej. O, kurde, no dużo pancerza na minus. Ale da radę znaleźć te itemki, żeby nie tyle pancerza nie zabierały. Susi? No właśnie. Coś mi tu śmierdzi. Tu tak samo, zobaczcie jaki rozrzut. 4200 i na wszystkie staty. Może dla... Kurwa, i znowu łuk. No co jest z tymi łukami? Dobrze, że na Woju ten epik w miarę oddał. To chociaż nie jestem zły. Na tym druidzie to... O, te nam zabierałem tylko 400 pancerza. No jeszcze poszukam. Ale te jeszcze byłbym skłonny założyć. One mi w ogóle... Czekajcie. Jak je założę, to będę miał 25%. No, jeszcze troszkę poszukam, ale... Głównie mi chodzi o te bronie, tak szczerze. W sensie dla siebie jeszcze jakąś ewentualnie i dla Woja, żeby poleciała. Zajebista czapeczka lotnika. Daj jakąś broń dobrą, proszę. O, tutaj, proszę bardzo. Rękawiczki, pancerzyk na plus, no ale na wszystkie staty. Kto by pomyślał, że tak to będzie wyglądać. Dobra, już to w sumie itemków nie kupuję. I mogę zrobić tak. I to sobie weźmiemy w ten sposób. Trochę epików mam, niech będą na zapas. No dobra, no szukamy tej broni. I rękawiczek ewentualnie. Ta
ta taktyka, co kolega pytał, że wszystkie itemki na wszystkie staty i legendarne gemy. Jak mówisz, a czemu w ogóle nic nie leci? A, ograniczenie wiekowe. Dobra. Szukamy dalej. Ty no, długo tu nie szukamy, więc jeszcze można trochę porolować. Ja tu przychodzę, żeby nie myśleć, ale właśnie to jest najpiękniejsze w takich streamach Shakesa, że jak ja o czymś nie pomyślę, to ktoś może podpowiedzieć. Ale no w sumie w takim bezmyślnym rolowaniu to... To nie ma za bardzo jakiejś dużej filozofii. Wiem, że mógłbym te itemki sprawdzać i tam... O! Okej. Czegoś takiego bym właśnie oczekiwał, że mógłbym tam sprawdzać i ewentualnie pachołkom dawać. Ale mi się nie chce. Że tak powiem. Dobra. Czy tu jest wszystko zrobione tak, jakbyś powinno? Tak, okej. No to tylko ta broń zostaje w takim razie. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 1000 grzybków na zbrojownię. Jak nie poleci... To zakładam tą i trudno. To i tak będzie duży upgrade. Tak się możemy umówić. Zobaczymy, co z tego będzie. Bo w sumie już wszystko przebrałem, co chciałem. I w miarę to poszło. Pachołkom też, no. Tylko Wojowi nie wymieniłem. Ale ten Woj i tak chuja robi, tak szczerze. Jak już bierzemy pod uwagę te lochy late game'owe. W sensie, no dobra, w late game'owych coś tam robi. Ale w tych, które ja mam, nie zrobi jakoś nie wiadomo ile. Także nie ma co. Siemanko, Demians. Dobra. Tu niestety nic. I w ogóle te bronie tak średnio 170 dają, nie? 160, 166, 157, no coś koło tego. Minus 2000 pancerza, no nie bardzo. Na początku tak ładnie te bronie, ale bardzo żałuję w sumie, że tamtą broń wrzuciłem do kibla zamiast wrzucić tą, a tamtą sobie wziąć. Tamten rozrzut nie był jakoś dużo lepszy, ale no był po prostu, nie? Także to też... Zła decyzja, ale... Mówię, to jest tylko dlatego, że no sami widzicie, jakie my tu mamy EQ, mieliśmy przynajmniej. Że jak już mi daje po 100, no to już nie wiem w sumie, kiedy ja tu ostatnio coś wymieniałem. Na pewno na legendarnym lochu ostatnim chyba w ogóle nie robiłem, bo mi się nie chciało. I skupiłem się na tam... O kurwa. Chciałem powiedzieć, że się skupiłem na innych postaciach. Widzicie ten górny? Mówiłem. Co prawda powiedziałem, że 4500, ale 4300 też jest okej. Dobra. Prawie max rozrzut? No właśnie. No tak, 4500 to ja bym nawet nie mógł dostać, ale to był żart. Dobra. No, także tak jak mówię, na ostatnim legendarnym lochu raczej tutaj nic nie robiłem. Chyba na tym, który był tam wcześniej. Czekajcie, teraz był jak? Teraz był chyba na urodziny. Pianko Maćkosowy. Na urodziny i wcześniej był na Wielkanoc, czyli na tym na Wielkanoc musiałem się tu coś tam przebierać, ale też nie tak na maksa, wiecie. Dobra, i tu mi daje broń dla Woja i kończymy to przebieranie, prawda? No, i dzięki. Ideolo. Dobra. Poulepszamy to wszystko i sprawdzimy zaraz. Tak, tak, dokładnie, no. Jeszcze 8 leveli tutaj, w sumie to już prawie 7. A tak naprawdę za 4 dni to już 6. I będziemy kończyć z tym druidkiem. Teraz tak, dobra. Przede wszystkim poulepszamy wszystko. Dobrze, że tu trochę golda sobie odłożyłem. Tutaj to wszystko ulepszamy oprócz tego czaru na buty. Bo on się nie przyda jakoś bardzo dokładnie. Teraz tak, pachołką poulepszam. Tu mamy razy 2 itemki, bronie przede wszystkim. Ja tu może w ogóle jeszcze przed lochami to im bardziej poulepszam. Zobaczę, jak będę stał z surkami. Jak już będziemy stawiać wszystko na jedną kartę, żeby ten 500 dobić. Dwa procent.
W sensie, czemu ja mówię 2% znowu? Dwa razy o to mi chodzi. Dobra, czyli pachołki ulepszone. I teraz tak, u siebie ulepszę na pewno razy 15. Dobra, ty, chyba wejdzie razy 16. Wszystko. Czemu akurat ta maska ubrana? No bo jest lepsza na lochy. A zaraz tu będziemy znowu procenty sprawdzać. Razy 17 już się nie uda raczej. Chociaż nie. Ile kosztuje broń? Ty, może się uda razy 17. Pyk. Okej, wszystko mamy razy 17. No podrosły te staty. Prawie 100 tysięcy inteligencji. Tu już kryształku nie mamy za wiele. Okej, jeszcze wrzucę na pewno resztę golda. Jeszcze tu dzisiaj awki nie robiłem, ale wszystko zostało wymienione. I teraz sprawdzimy procenty. Tak jak mówię, mówiłem na początku jakie były. Zobaczymy jakie będą teraz i zobaczymy w ogóle co z tym case-jorem będzie. No tak, na tego mamy w tym momencie 13,5%, więc faktycznie wzrosło. Na Cerbera mamy 4%, na 13 piętro mamy niecałe 3. Na węża Midgardu 0,68. I na case-jora 0,01. Także z not possible się troszkę zwiększyło. Ale tylko troszkę. Sprawdź na drugiej masce. Mogę to zrobić faktycznie, bo to było na kocie, a na niedźwiedziu. Ale casejor czy niedźwiedzia, czy kota i tak one-shotuje. Chyba, że właśnie spróbujemy jeszcze z podkami pokombinować, no. Żeby założyć sobie na siłę, na intę i na zręczność. Specjalnie pod tego case-jora. Ale to już wiecie, to już będzie na tym odcinku do 500 będę kombinował. Jak mi będzie brakować po prostu. Chociaż fajnie by go było zrobić, zwłaszcza, że tak jak mówię, no stoimy tu na nim od jakichś chyba 60 leveli. No nie, na masce Woja mamy o wiele mniejsze procenty. I na case-jora jest not possible. Czy nie szkoda mi tej postaci? Nie, szczerze to nie. Nie podoba mi się druid, wiesz. Bardziej mi było szkoda, w sensie było mi szkoda, jak kończyłem na wojowniku na W40. A tutaj to... Ty, no ale pomogło na pewno to przebieranko, nie? Mogę wam pokazać, jak wyglądają moje procenty w tym momencie, jakbyśmy pokonali tego case-jora 11. Czekajcie, niech się wczyta. Czemu kończysz gierkę na serwerach po wbiciu 500 levela? Bo spoko to wygląda, 500 level to już jest jakieś osiągnięcie, więc mogę powiedzieć, że jakąś postać już ograłem, tak powiedzmy porządniej, niż do jakiegoś 300. A no, tak jak mówiłem, ja się bardziej na takich okrągłych serwerach skupiam. I teraz tylko na takich będę zaczynał i tylko na takich będę grał ponad 500 level. Dobra, CageJor 0,01%, kolejny ponad 2%, następny 1,32%, następny 0,81% i następny 4,56%. I dopiero Soze to jest mag not possible. Czyli jak ubijemy CageJora, to ubijemy z automatu 4 kolejnych, czyli łącznie 5. Co nam da, no, jeden pełny level, nie? Bard Sadek? A, no i Barda oczywiście też. Barda umyślnie wybrałem na W58. Nie, na Bardzie też będziemy klikać długo. W58 mi się podoba. Po prostu teraz gram na serwerach, których numer mi się podoba. O, może tak, lepiej brzmi. A tu mi się ani numer nie podoba, ani serwer, ani no... sama klasa w sobie, nie? Ej, czekajcie, a na tą szkołę magii to my już zamkniemy? Możemy posprawdzać tak mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Tu już nam za dużo lochów nie zostało. Oprócz tej karuzeli z dolami, to zwróćcie uwagę. Tu nam zostały 3, tu 3, tu tylko 1. Mogę jeszcze posprawdzać. Na 19 mamy 2,24%, więc on też padnie. A na sami wiecie kogo, to jest mag, mamy not possible. Słaby jest gdzieś ten druid na tych magów late game'owych. Ale to w sumie nie tylko druid, tylko generalnie nie jest tak łatwo. Dobra, wąż Midgardu 0,69.
Fenrir 0,74 to jest berek, więc też powinien paść jeszcze. I na Surtra, czyli na bossa mamy 0,01. No ale dobra, trochę tu tych lochów porobimy, tak czy inaczej. Także jest na co czekać zbijania 500 na druidzie.